ważna sprawa. Musimy lecieć. To co się stało? Troszeczkę skłamaliśmy, że coś się stało. Chodzi o to, że coś dla was mamy. W imieniu wilków, które tak dzielnie obroniliście, chcemy wam podarować to. Jej! Niesamowite. Ja oprawiałam. Wyglądają zupełnie jak te nasze. Ja je przerysowałem ze zdjęć w necie. Dziękuję. Ministerstwo Ochrony Środowiska? Po co? Te wilki są w niebezpieczeństwie. Są ludzie jak Kai, uzbrojeni rolnicy. Słuchajcie, w Ameryce, w niektórych stanach, one są pod ochroną. Będę walczyła o ochronę naszych wilków. No nie wiem, Shan. A jeśli tylko przyjedzie tu więcej myśliwych? No właśnie, albo ministerstwo je odstrzeli. Nie pozwolę im na to. Shan, wiem, że chcesz pomóc. Nie widziałaś ich, Maddie. Te obrazki mi to wszystko przypomniały. Jak one mi ufały. Wiedziały, że ich nie skrzywdzę. I teraz się postaram, by nikt już nigdy im nie zagroził. Ale w Wielkiej Brytanii od setek lat nie ma wilków, Shan. Więc jeśli chcesz, żeby rząd wydał przepisy chroniące wilki, musisz udowodnić, że one tu są. Nawet nie wiem jak. Przynęta Kyla. Wilki się jej nie oprą. Pamiętacie? Zaraz, masz to coś? Tom wyrzucił ją do lasu. Po lekcjach tam pójdę, znajdę, zwabię wilki i porobię im pełno zdjęć. O 4 u Berniego, tak? Może być w 4:30? Właśnie, nie będę chodził po lesie w szkolnym stroju. Oh, dobra, kwadrans po. Wiecie, że to dla mnie bardzo ważne. Bardzo na was liczę. Jasne. 4:15? Po co im daliśmy te rysunki? Ty to wymyśliłaś. Tak, skąd miałam wiedzieć, że z Shannon zrobi się David Attenborough? Po prostu z nią tam nie idźmy. Shannon otworzy pojemnik, wilki nie przyjdą i tyle. Dobrze, a co jutro? I pojutrze? Ona nie przestanie, póki nie dopnie swego. A jeśli my znajdziemy ten pojemnik? Zaczniemy się wilczyć? Tata ma w warsztacie kilka masek z filtrem. Za kwadrans widzimy się tam, gdzie Kyle nas złapał. Interesuje cię stolarka? Ja tylko... Tylko wymykasz się do Rydiana po nowe kłopoty. Chcę uniknąć kłopotów, nie wywołać. Chemiczna przynęta została w lesie. Teraz Shannon chce jej użyć. Po co? Chce walczyć o to, by wilki były pod ochroną. Ale najpierw musi udowodnić, że one istnieją. A najłatwiej to udowodnić... Wabiąc je przynętą. I je fotografując. Trzeba powiedzieć mamie. Żeby znowu przez godzinę zrzędziła, że to wszystko moja wina, znajdziemy z Rydianem ten pojemnik, zanim Shannon w ogóle wejdzie do lasu. A jeśli jest uszkodzony i cieknie? Tato, myślisz, że jestem głupia? Zrobiłam bałagan, więc proszę, ja to załatwię. Maddie, masz siedzieć w domu. Dostałaś karę i nigdzie nie wyjdziesz. Czyli nie do końca zamienili cię w człowieka? Kim jesteś? Dobrze wiesz, kim jestem. Pachniesz jak ty. Jestem Bryn, twój brat. I chcę cię zabrać do domu.
ty, Iridian, daliście Tomowi i Shannon obrazki z sobą w wilczej postaci? Co wam odbiło? Chodziło mi o przyjaciół. No wiesz, to ci, którzy nas uratowali. Tak, a teraz chcą o was powiadomić władzę. Przecież wiesz, że Shannon chce dobrze. Ludzie często chcą, Mali. Ale to się może źle skończyć. To dobrze, że masz przyjaciół, ale Watacha, twoje stado jest ważniejsze. Czy to jasne? To Rydian. Co teraz narobił? Nic takiego. Halo? Kto taki? Młodszy brat. Zaskakujące, no nie? Przestań brnąć. Kerry też jest? Kerry? Co się dzieje, Maddy? To twój tata? Tak. Rydiana znalazł młodszy brat. O, cudownie, kolejny. Dlaczego Kerry nie mówiła, że mam brata? Nie mam pojęcia. Może chciała ci dawkować szok. On mówi, że chce mnie zabrać do domu. Czyli jak mówię, nie chcę żyć w jaskini. Kerry tego nie rozumie? Słuchaj, na razie ty pilnuj swojego brata i czegoś się dowiedz. Ja tu mam własną rodzinę na głowie. Brat? No to co, idziesz ze mną? Gdzie jest Kerry? Nie wiem. Myślę, że mnie tropi. Czyli ty sam przyszedłeś? No wiesz, mama kiedyś powiedziała, gdzie mieszkasz. Wymknąłem się, jak spała. Uciekłeś z domu, żeby mnie znaleźć? Tak, a myślałeś, że co? Chodź, pójdziemy do mnie. Nie. Tu jest niebezpiecznie. W lesie jest pojemnik. W środku jest coś, od czego my zaczynamy szaleć. Taka woń. Ale to jest świat ludzi. Nie jest taki straszny. Nie boję się. Możemy iść do świata ludzi. No już. Halo? Jest ktoś w domu? Pewnie jeszcze są w pracy. To może być dla ciebie dziwne. Dla mnie też. Proszę, nie dotykaj. Niczego. Masz mięso? Tak. Może chcesz burgera? Ale to jest z lodu. Trzeba je odgrzać. Chodź zapolować. Nie, są dobre, na serio. Bryn. To żyjesz w lesie z Kerry? Z naszą mamą. A mam jeszcze jakieś inne rodzeństwo? Nie. No a tatę? Ojcowie znikają. Matki zostają. Matki się o nas troszczą. Nie o mnie. Ciągle mówiła tylko, że cię odszuka. Zaginiony syn zabrany przez ludzi. Że po twojej przemianie zabierze cię do domu. Trudno. Idziemy bez nich. Ja wcale nie próbowałam uniknąć kary. Wyjaśniłam to tacie. Tak, jak cię złapałem. Tyle lat uczyliśmy cię ukrywać prawdę. Nie robiliśmy tego ze złośliwości. Bardzo wielu ludzi zrobiłoby krzywdę wilkokrwistym. Myślisz, że nie rozumiem tego? Strzegłam tajemnicy, prawda? No, Rydian nie ułatwia. Tak, najpierw Lindisfarne. Tak wyszło, trudno. Oczywiście, tak. Zamykamy wszystkie drzwi i okna. Poczekamy, aż zrobi się bezpiecznie. Aż Shannon zużyje te psy. Rydian i jego brat są gdzieś w lesie. Rydian, to już nie jest nasz problem. Co? To chyba wy mówiliście. O, zaopiekujmy się nim. Nie da się nad nim panować, Maddy. Wcześniej czy później schwytają go i chodzi o to, żebyś ty nie wpadła z nim. Chodzi tylko o twoje bezpieczeństwo. Nie pozwolę wam go teraz opuścić. Teraz to nie zależy od ciebie. Do swojego pokoju i nie wychodź. Słuchaj, Bryn. Mówiłem już Kerry, że z nią nie odejdę. Czemu uważasz, że zmienię bo zdanie? Bo musisz. To dla twojego dobra. Ludzie i ludcy wilkokrwiści. Oni cię psują. Kerry tak powiedziała? Nie nazywaj jej tak! To twoja mama. Już za długo ukrywasz, kim jesteś. Myślisz, że jesteś jednym z nich? No bo jestem. Jakby. Wiem, że cię to rozczaruje, ale dobrze mi tu. A ja mam to gdzieś.
na długo zniknęła. Kerry? Mama! Odkąd bez ciebie wróciła, to już nie ona. Nie poluje, nie zwraca na mnie uwagi. Myśli już wyłącznie o tobie, rozumiesz? Chcę mieć taką mamę jak dawniej. A będę taką miał, jak cię do nas przyprowadzę. Rylian, co tu się stało? Matka zastępcza. Trzeba było posprzątać. Masz kłopoty, musisz ze mną iść. To nie aż takie kłopoty. Rylian! Rylian! Chodź. W ogóle mi nie ufasz, no nie? Nie, dziś ci nie ufam. A mogę porozmawiać z tatą? Możesz robić, co chcesz, byle w tym domu. Znaczy, że idziesz ze mną? Nie. Nie? Za kilka godzin ochłonie. To nie twoja matka. Bryn, posłuchaj, wiem, o co ci chodzi. Ale nie zostawię tak wszystkiego, żeby z tobą odejść. Pójdziesz ze mną. Nie, nie pójdę. Tak. Nie. Zmuszę cię do tego. Jak? Powiem ludziom, kim naprawdę jesteś. Bryn! To tutaj. To było tutaj. Rzuciłem gdzieś tam. Czy ktoś tutaj zna mojego brata? Ma na imię Rydian. Rydian? To wilkokrwisty. Że co? Wilkokrwisty. To twój brat? To ty masz brata? Jaki krwisty? To nazwisko? Rydian Krwisty? Jest teraz u moich zastępczych. Robi sobie z was jaja. Chodź już do domu. Jestem jego bratem. Przybyłem z północy. Tam mieszkają wilkokrwiści i tam chcę go zabrać. A wanny tam macie? Dobry jest. Napisałeś. Ty go tak puściłeś? Nie robię sobie żartów, ale on jest do końca zdrowy. Mówię poważnie. Rydian nie jest jak wy. To akurat racja. To wilkokrwisty. Powinien mieszkać w lesie i cieszyć się wolnością. Dobra, synu. Dosyć tego. To jest kawiarnia, a nie teatr. To prawda. Jesteśmy wilkokrwiści. Przemieniamy się, gdy jest pełnia. To wilk. Ty go stąd wyprowadzisz, czy ja? Chodź do domu, Bryn. Wonowie biorą dzieci specjalnej troski? Ten to nie pachniał jakoś specjalnie. Bryn. Bryn, już dobrze. No, oni nie chcieli źle. Miałeś rację. Jesteś jednym z nich. Oszustem. Udajesz człowieka. Bryn! Śmiej się tak jak oni. To teraz twój świat. Dobrze to wiem. To takie fajne? Nabijanie się z dzieciaka? Wszyscy tacy jesteście. Prawda? Widzicie kogoś innego i umiecie tylko zakpić. Bo w głębi boicie się każdego, kto nie jest taki jak wy! Nim się wprowadził, to było spokojne miasteczko. Co? Gdzie Maddy? Jak to gdzie? Myślałem, że jest z tobą. Tu leży. Świetnie, szat. Uszkodzone? Nie, raczej nie. Teraz to uruchomisz? No jasne, chcieliśmy zobaczyć wilki. Tak, rzeczywiście. I czego chcesz, człowieku? Sprawdzić, jak się czujesz. A co cię to? Może nie jestem taki, jakbyście chcieli, ale jesteśmy rodziną, jesteśmy braćmi. Mój brat, człowiek. Ludzie wcale nie są źli. Może nas nie rozumieją, ale nie są naszymi wrogami. W nas też jest trochę z człowieka. W
tobie też. Może trochę mniej niż we mnie. Tyle. Wiesz? To mama! Idzie tu po nas! O nie! Zostań tutaj! Słyszy się? Dość! Mamo! Coś ty zrobił, ty głupi chłopaku! Nigdy więcej nie uciekaj! Przepraszam. W porządku. To te chemikalia wywołują halucynacje, to przeze mnie. Daj spokój, Maddie! Wiedzą! To moja mama Kerry i mój brat Bryn. Wilko krwiści. Jak Maddie? Co się stało? Wydało się. To przez ciebie. Zapraszamy cię do Watachy, a ty wszystko nam nie... Przestań! Mamo! Opuść nasze terytorium! Mamo, nie! W porządku, Maddie. Racja, to nie moje miejsce. Mam własne stado. Synku. Słuchajcie, Sean, chciałam ci to wyjawić. Tom, wyjaśnię ci to wszystko, tylko wystarczy, Maddie. Jedziemy, już. Wsiadaj. Do domu, Tom. Nic mi nie jest. Jasne. Pewnie. Mnie też nic nie jest. Jest cudnie. Czego ode mnie chcesz? Nie mam pojęcia. Nie zrób czegoś głupiego. Głupiego? Tak. Głupia Sean i jej głupie historie. Przecież nie o to mi chodzi. Ona nas okłamywała, Tom. Przez lata. No ale mieć taki sekret? Ona przecież miała być naszą przyjaciółką. A cały czas robiła z nas idiotów. I wiesz co? Tym razem załatwię to jak należy. Shannon. Po raz pierwszy w historii coś w lesie.com ma sensacyjne materiały. Weźcie to, co konieczne. I cenne przedmioty. Jedziemy do Majka i Laury. Mówiłaś komuś o znajomych z Devon? Rusz się, Maddie, zacznij się pakować. Shannon pewnie już wrzuca zdjęcia do sieci. Tak, Maddie, musimy jechać. Niesamowite. Cały świat się zatrzęsie. Nie rób tego, Maddie.
Wiesz, jak to jest być innym od reszty? Outsiderem? Nic nie wiesz. Jak się boimy, że ktoś nas odkryje. Zacznie ścigać. Może złapie i wsadzi do klatki. Chcielibyśmy być normalni. Tacy jak wy. Co, Maddy? Nie wiem. Zaraz odejdę ze swoją rodziną. Oni pewnie też znikną. Niby przez nas? Znacie prawdę. I niedługo poznają ją różni ludzie. Niektórzy nawet gorsi niż Kyle. Dzięki, że nas uratowaliście. Więc to byliście wy? Zachowałaś się szlachetnie. Zrób to jeszcze raz. Najtrudniejsza rzecz w naszym życiu. Ale jedno ci obiecuję. Nie będzie tak źle. Będziesz miała nowe życie i zobaczysz, że znów będziesz szczęśliwa. Czekajcie. Dzień dobry panu. Proszę to wziąć. Czego od nas chcecie? Shannon ci coś przyniosła. To wszystkie zdjęcia z lasu. Wszystkie? Tak. Dzięki. Niczego nie wrzucę na bloga. I w ogóle go skasuję. Dlaczego? Bo jesteś naszą przyjaciółką i to dla nas coś znaczy. Napiję ci się czegoś? Nie, dziękuję. A ja tak. Daniel? Tak. Może też zajdę. Rydian mówił, że jedziecie. Widziałeś go? Był u mnie. Miałam właśnie wrzucać zdjęcia na stronę. Nie zdążyłam. Dlaczego nam nie zaufałaś? Przecież nikomu bym nie powiedziała. Głupio. W każdej chwili mogłaś nam powiedzieć prawdę. Nie powiedziałaś. Macie rację. Takim przyjaciołom mogłam zaufać. To zaufaj teraz. Nikomu nie powiemy. Nie wyjeżdżajcie. Nikt by i tak nie uwierzył. Dziękuję. A gdzie jest Rydian? Coś powiedział? Odszedł? Serio odszedł? On cię kochał? Wiesz, prawda? Powiedział ci to? Nie, nie musiał.